Jest tylko połowa. Możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część, z dokładnością do kilkunastu metrów. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też Jim. Właśnie. Gotowy? Przenoszę nas na trzy. Nie, tylko nie portal. Nie marudź. Raz, dwa... Odsuń się trochę. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać Gina. Pewnie mu się to nie spodoba. Osłaniaj mnie. Hej, Gin! Briefcase'em hier! Case at Disclair! Gwerit me castell! Cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko Jin może ściągnąć zaklęcie innego Jina. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. Burza ucichła. Tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. No
Nabieramy wprawy. Ostatnio, kiedy ujarzmialiśmy Gina, oberwała połowa Rindę. Tak, dobranoc nas para. Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. Gdybym od początku wiedział, o co chodzi, nie wiem, czy bym to zrobił. Wtedy nigdy nie poznalibyśmy prawdy. Czy coś się zmieni, gdy Jean ściągnie zaklęcie? A czy coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego. Przynajmniej zawrotów głowy. Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem. Że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. A dla mnie czar prysł. Przykro mi, Jen. Naprawdę? Ale jak to możliwe? Przecież ja dalej czuję to samo, więc ty też powinieneś. Nic nie rozumiem. Co to znaczy? Że Jean spełnił twoje życzenie. Racja. Cóż, dobrze, mamy to za sobą. Przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Nic tu po nas, chodźmy. Zaczekaj. To, że czar prysł, nie znaczy, że nie lubisz spędzać czasu w twoim towarzystwie. Posiedźmy tu chwilę. Bywaj. Bywaj.